bardzo ciekawy temat, w sposób tak już prawie karnawałowy zapowiedziany, ale to są hormonalne płyny. Natomiast w jaki sposób ty nam to wytłumaczysz, to zamieniamy się słuch. Prosimy cię bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, wymyśliłem sobie taki temat po to, żeby się tego nauczyć, bo tak zazwyczaj mam, że jak coś chce się nauczyć, to sobie robię jakieś takie wyzwanie, które mnie zmusi do tego, żeby się tego nauczyć. I studiując ten temat, zauważyłem, że jest on bardzo spójny z tym, co różni nauczyciele duchowi doradzają, również w tym, co jest w wielu religiach na świecie zalecane przez te religie, z tym, że tam w tych religiach jest tylko nakazywane albo doradzane, natomiast nie jest wyjaśniane, dlaczego tak należy. I tutaj na bazie tych kilku hormonów, tych kilku chemikaliów, które krążą w naszym organizmie, bo ich tam jest naprawdę bardzo dużo, ale kilka podstawowych, jak przestudiowałem, to zauważyłem, że jest bardzo piękna logika i synergia między nimi, zarówno na tym poziomie chemicznym czy fizykochemicznym, jak i później przechodząc dalej w ciało cielesnym, umysłowym i duchowym. Studiując tylko te kilka substancji, właśnie można zauważyć tą wielowymiarowość doskonałości tej istoty, którą jesteśmy. Przestudiowałem parę wykładów, takich troje ludzi w zasadzie. Andrew Huberman, to jest profesor neurologii i oftalmologii w Stanford School of Medicine, czyli Uniwersytet w Stanford. Robert Lustig, profesor neuroendokrynolog, pediatra, też z Kalifornii, z Uniwersytetu w San Francisco. I taki chłopak, Adam Łoniewski, on ma fajny kanał na YouTubie, Inspiracja Oddech. On bardzo dużo opowiada na temat amanity, na temat mikrodosingu, tej pięknej roślinki, która rośnie w naszych lasach z czerwonym kapeluszem, z kropkami. A oprócz tego bardzo świetnie rozkminia właśnie te sprawy, które się dzieją w naszym mózgu. I teraz tak, po kolei. Dopamina jest, nazywana jest przez niektórych, bo w różnych źródłach różnie mówią, neuroprzekaźnikiem, najczęściej jest tak pisane. Natomiast ten profesor Andrew Huberman twierdzi, że dopamina jest neuromodulatorem, ponieważ w porównaniu z innymi tymi hormonami, tymi substancjami, dopamina jest w stanie ogarnąć nie tylko lokalnie grupę neuronów, ale również duże obszary mózgu. W związku z tym on to nazywa neuromodulatorem, czyli to jest taka różnica jak między dowódcą drużyny, który ma pod sobą 10 żołnierzyków, a dowódcą brygady czy dywizji. Więc dopamina jest tym dowódcą brygady, który może zarządzać dużymi grupami, jak i małymi. Dopamina jest nazywana hormonem przyjemności i motywacji, ponieważ to dopamina pozwala nam w ogóle ruszyć się z łóżka. Na początku lat 80. była taka sytuacja w Kalifornii akurat, gdzie na ulicy kilku ludzi kupiło chyba heroinę, która była zanieczyszczona jakimiś pestycydami. I na skutek tego ci ludzie dostali natychmiast Parkinsona, tak ciężkiego, że po prostu leżeli jak kłoda, jak roślina. I to było nieuleczalne. Więc cała tam wierchuszka profesorów medycyny szybko rzuciła się na ten temat, żeby zbadać, o co tu chodzi. I okazało się, że ta heroina była zanieczyszczona taką substancją, która się nazywa MPTP. Jest to substancja, która jest również tam składnikiem wielu pestycydów i to spowodowało, że receptory dopaminowe zupełnie się wypaliły. W związku z tym, obojętnie ile dopaminy by taki człowiek nie miał, nic go nie motywuje do tego nawet, żeby palcem ruszyć.
I jednocześnie to doprowadziło też do odkrycia pewnego bardzo ciekawego białka. To białko się nazywa BDNF, białko, które odpowiada za regenerację neuronów i w ogóle komórek mózgowych. Ponieważ jeszcze w latach 80., na początku lat 80., cały świat medyczny uważał, że ilość neuronów, która się wytworzy od dzieciństwa w mózgu, jest już stała i tego się nie da zmienić. Ja pamiętam jeszcze w latach 90. na kursach Silwy też mówiono, że właśnie Jose Silva to wszystko wymyślił, tą całą swoją metodologię, ponieważ on miał dzieci, które się źle uczyły, tam kilkoro tych dzieci miał, źle się uczyły, inne dzieci w klasie się uczyły dobrze i on stwierdził, że nie może być tak, że moje dzieci są kiepskie, więc zaczął wymyślać różne triki umysłowe, wizualizacje i inne tam techniki, które spowodowały, że po kilku miesiącach jego dzieci były najlepsze w klasie. No więc wtedy sąsiedzi inni się zainteresowali się tematem, on zaczął nauczać tej metody również inne dzieci i później się to rozwinęło w cały system metody Silwy. I właśnie w tamtym czasie też on mówił, cały świat naukowy twierdził, że jak ktoś ma IQ takie, to niskie powiedzmy, to głupi również umrze, ponieważ się nie da tego zmienić. On stwierdził, że da się zmienić, wypróbował to na swoich dzieciach i się dało zmienić. Podobnie z kwestią regeneracji komórek mózgowych. Jest takie białko, które powstaje w naszym ciele pod wpływem pewnych czynników wewnątrz nas i powoduje regenerację komórek nerwowych, ale nie da się tego białka suplementować, a produkcja jego jest bardzo łatwa. I to, co wspomniałem przedtem na temat religii. Mianowicie rozróżnimy teraz kwestię przyjemności, z jednej strony przyjemności, a z drugiej strony kwestię poczucia bycia szczęśliwym. Przyjemność jest krótkoterminowa, a poczucie szczęścia może być długoterminowe. Przyjemność jest w ciele, cielesna, czujemy w ciele to odczucie, natomiast poczucie szczęścia jest bardziej takie duchowe, eteryczne, subtelne. Przyjemność można brać, można kupić, tak na przykład można wygrać coś w kasynie i jest to przyjemne, ale nie daje to poczucia szczęścia. A poczucie szczęścia się daje, można się tym dzielić. Przyjemność osiąga się samemu, jest to takie dosyć egoistyczne, na przykład zjem pół tabliczki czekolady, jest to przyjemne. Natomiast poczucie szczęścia osiąga się w grupie. Powiedzmy, jest przyjęcie urodzinowe, wszyscy się cieszymy, jesteśmy szczęśliwi, że mamy jakąś tam wspólnotę. Przyjemność można osiągnąć za pomocą różnych substancji lub czynności, gdy robimy coś, co lubimy, jest to przyjemne, a żadna substancja nie da szczęścia. Źródła przyjemności mogą doprowadzać do nałogów, na przykład spożywanie różnych substancji, czy przejadanie się, czy gry komputerowe nałogowe. To może prowadzić do nałogów, ale nie istnieje żaden nauk związany z poczuciem szczęścia. Wręcz wszelkie nauki jogiczne prowadzą do tego, żeby być szczęśliwym aż do rozpuszczenia się z wszechświatem. Przyjemność to dopamina, a poczucie szczęścia to serotonina. Tak mniej więcej można by to powiedzieć, chociaż one są dosyć związane z sobą. I teraz nadmiar przyjemności albo nadmiar powtarzalnych czynności, które powodują przyjemność, może doprowadzić do wypalenia się neuroprzekaźników związanych z dopaminą. Dzieje się to dlatego, że jest to taki automatyczny zawór bezpieczeństwa, tak jak w hydraulice mamy. Jeśli jest gdzieś woda się zagotuje, to żeby nie eksplodowało, to jest zawór bezpieczeństwa, który tą parę, to ciśnienie wypuszcza. Tutaj mamy podobnie. Bardzo ważny taki wykres jest odnośnie dopaminy. To łatwo sobie zwizualizować. Ilość dopaminy w organizmie jest jakaś. Powiedzmy, siedzimy, nic nie robimy, jest jakaś ilość dopaminy. Jeżeli ktoś, powiedzmy, na wskutek przeszłych jakichś wydarzeń czuje, że jest w stanie depresji, to ta ilość dopaminy jest mała. Jeżeli ktoś ogólnie czuje się szczęśliwym człowiekiem, to ilość dopaminy jest większa.
Natomiast jest to tak zwany poziom bazowy. Mówimy na to, że to jest 100% w danym momencie. Teraz, jeżeli zrobimy coś lub zażyjemy coś, co spowoduje wzrost tej dopaminy, poczujemy się przyjemnie, na przykład zażycie amfetaminy powoduje do 1000% nagle, taki pik w górę. Czy seks powoduje 2-2,5 raza podwyższenie się poziomu dopaminy. Podobnie czekolada, to jest zbliżone. Jeśli chodzi o wykresy, to jeszcze tak. Morfina 150% do 200%. Nikotyna 200%, czyli dwukrotnie. I teraz, gdy jest ten pik w górę dopaminy, z czasem ta dopamina spada i ponieważ została wypalony ten ładunek dopaminy, który mieliśmy już w organizmie, to spada troszeczkę poniżej podłogi, czyli troszeczkę poniżej tych 100%, które były na początku, a później ona się zregeneruje i znowu wraca mniej więcej do 100%. Natomiast jeżeli tak często powtarzamy to ładowanie się tą dopaminą, czyli na przykład papieros i papieros i papieros, to w efekcie będzie coś takiego, że ten stały poziom dopaminy spadnie coraz niżej, niżej, niżej. I wtedy człowiek ten papieros musi coraz szybciej, coraz częściej brać, częściej, częściej. Właśnie według tego mechanizmu powstają nałogi. Podobnie jest z grami komputerowymi. Ktoś, komu przyjemność na początku sprawiają gry komputerowe, po paru tygodniach czy miesiącach doprowadza do tego, że już gra, no bo nie ma nic innego do roboty, ale jest to już nudne, bo doprowadziło to praktycznie do depresji. Już te neurony, które cały czas były nadużywane, się wypalają. Po kilku tygodniach takiego postu, powiedzmy, u takiego nałogowca, jeśli chodzi o gry komputerowe czy jakiś inny nauk, mogą się te neurony zregenerować właśnie dzięki temu białku BDNF. To jest trochę na temat dopaminy. Teraz serotonina z kolei jest hormonem, który jest produkowany w dzień dzięki właściwemu odżywianiu i również aktywizowana jest produkcja serotoniny dzięki słońcu. W dzień produkuje się serotonina po to, aby z tej serotoniny w nocy się produkowała melatonina. I bardzo ważna rzecz jest, nie należy spać z zaświeconym światłem, ponieważ nawet jeżeli w nocy wyjdziemy na siusiu, włączymy światło, to z automatu produkcja melatoniny jest przerywana. Więc jeżeli mamy w domu jakiegoś domownika, który musi koniecznie spać przy świetle, to warto jest kupić sobie taką maseczkę na oczy, żeby przez powieki światło nie przechodziło, bo oprócz tego, że to blokuje melatoninę, produkcję melatoniny, to jeszcze powoduje po wielu, wielu latach krótkowzroczność, ponieważ soczewka jest aktywowana w ten sposób. To o tym mówił ten okulista, oftalmolog Andrew Huberman. Takie coś odkryli. Dopamina jest substancją, która daje nam motywację. Dopamina mówi: czuję się z tym dobrze, chcę jeszcze, więc motywuje człowieka do pracy. Dopamina się przemienia również w noradrenalinę i w adrenalinę, a adrenalina jest właśnie tą substancją, która nas ładuje do pracy, powoduje, że chętnie coś robimy. I kluczem do lepszego zmotywowania się jest takie powodowanie trików umysłowych, żeby nawet jeżeli nie chcemy czegoś robić, to tak sobie w głowie poprzekręcać, że właśnie to daje mi przyjemność, to robienie czegoś, czego nie chcę. Czyli na przykład, jeżeli ktoś chce zacząć ćwiczyć, nie wiem, czy kulturystykę, czy jakieś fitness, czy cokolwiek, co na początku może być męczące, bo w pierwszych dniach mogą być na przykład zakwasy, ale trzeba sobie to tak zwizualizować, że to jest przyjemne, dlatego że to da mi takie efekty, w związku z tym sama czynność jest przyjemna, pomimo że może być męcząca. To, co jeszcze ten profesor powiedział, nie należy
postrzegać tego w ten sposób, że w wyniku tej pracy będę mieć później nagrodę. Nie chcę tego robić, ale się zmuszę po to, żeby mieć nagrodę. Dlatego, że to jest bardzo zniechęcające. Trzeba sobie tak przestawić w głowie, żeby sam proces tej pracy był przyjemny. Oczywiście nagroda też będzie przyjemna, efekt końcowy, ale nie można się zmuszać wbrew samemu sobie. Trzeba swój umysł jakoś tak przekręcić, no można powiedzieć oszukać, zmanipulować, żeby uwierzyć w to, że to jest przyjemne. Zrobiono taki eksperyment z dziećmi w przedszkolu. Była grupa dzieci, które ładnie rysowały. Część tych dzieci wzięto do innego pomieszczenia i tam im powiedziano, dobrze, kto z was najładniej narysuje jakiś tam rysunek, dostanie nagrodę, powiedzmy jakąś tam gwiazdkę. I tam kilka było tych konkursów. Później te dzieci wróciły. Już nie było żadnych nagród. Ale te dzieci, które były w tej grupie, które robiły to za nagrodę, już więcej nie chciały rysować. Zostały zepsute. Bo nagroda była za coś, a wcześniej one to robiły z przyjemności. Więc my tak samo, chcąc się zmotywować, róbmy to w taki sposób, żeby to chcieć. Również pamiętam, wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi, którzy, no z milionerami różnymi, tak prywatnie, to w nich zawsze była taka cecha charakteru, że im większy problem, to tym większy power taki człowiek dostawał. Tak sobie w głowie przestawili, żeby z ochotą wychodzić poza strefę komfortu. Nawet niedawno słyszałem tam kilka cech ludzi biednych. To jedną z cech ludzi biednych jest to, że trzymają się w swoim pudełku swoje strefy komfortu. Nie wychodzą poza to. No bo tam jest trudno, się zmęczę, jakieś ryzyko czy coś. Po co w ogóle ryzykować? Lepiej siedzieć w tym pudełku. Natomiast ci, którzy osiągają duże sukcesy, to zawsze wychodzą i wymyślają różne dziwactwa, które inni mogą postrzegać no, nieakceptująco. Ale oni to pokonują, bo wiedzą, że tam będzie jakiś efekt i ładują siebie wewnętrznie poprzez samo, nie wiem, zobrazowanie, tak przekręcenie w swoim umyśle, żeby mieć tą adrenalinę zrobienia czegoś. Teraz jest kilka tak zwanych hormonów stresu. Tak to niektórzy nazywają, chociaż niekoniecznie musi to być stres. Jest tak, adrenalina, noradrenalina i kortyzol. To się wymienia w internecie. Jak poszukamy, wygooglujemy sobie hormony stresu, to te trzy będą. Natomiast oni zawsze zapominają o czwartym, o adrenochromie. Nie będę tu mówił o adrenochromie, bo zapewne wiecie państwo, co to jest. Chciałbym to pozytywnie jakoś to utrzymać. Ale jest taki hormon stresu, który jest wynikiem chyba zbyt dużego utlenienia adrenaliny i tortur różnych. Adrenalina i noradrenalina służą do szybkiego wykonania jakiegoś zadania typu walka, ucieczka i obsłużenie energetyczne ciała, żeby coś wykonało, a kortyzol pojawia się dopiero w dłuższym czasie, czyli gdy stres jakiś, gdy czynnik stresujący jest w dłuższym przedziale czasu. I wtedy kortyzol no, na zasadzie zachowawczej mówi tak, no dobra, jest cały czas stres, no to trzeba sobie z tym poradzić, więc wyłączamy te systemy w organizmie, które na czas naprawiania tego stresu, tej sytuacji problemowej są niepotrzebne. Jednym z takich niepotrzebnych spraw jest system odpornościowy. Bo jeżeli mamy wykonać jakieś zadanie typu uciec przed czymś, a to trwa już długo, to zostawmy sobie ten system odpornościowy, nie wrzucajmy tam energii, nie zajmujmy się tym systemem odpornościowym, zajmiemy się tym, jak już wszystko będzie spokojnie i cicho. No i teraz w sytuacji, którą mamy od 2 lat, takich ludzi zestresowanych możemy na ulicy bardzo łatwo rozpoznać, bo mają taką coś ciekawego na twarzy noszą. I ci ludzie są zestresowani non-stop od wielu lat. I ich kortyzol mówi im, wasz system odpornościowy jest na razie wam niepotrzebny. Jak rozwiążecie problem, to się zajmiemy systemem odpornościowym. Wtedy kortyzol odejdzie sobie i na jego miejsce przyjdą te hormony przyjemności i zdrowia. Mówiłem na początku o tej synergii takiej chemicznej.
którą natura tak pięknie skonstruowała. I to jest tak, że mówi się, że melatonina jest hormonem, który leczy z raka, powoduje lepsze wyspanie się, daje zdrowie, witalność, gładsza skóra. Ale melatonina jest serotoniny. No i o serotoninie się podobne rzeczy mówi. No jest przyjemnie, jesteś szczęśliwy i tak dalej. No, czyli bycie szczęśliwym, czucie się przyjemnie, daje też zdrowie. To jest po prostu jakby takie jednoznaczne. Natomiast w sytuacji walki z automatu receptory te serotoninowe są lekko przytłumiane, żeby człowiek się zajął czymś tym stresowym i nie ma wtedy wpływu melatoniny i serotoniny na organizm, czyli tych uleczających. To jest no, tak pięknie to powiązane. Tak. Praktyka, znaczy poczucie szczęścia. Andrew Huberman opowiedział taką rzecz, że zazwyczaj popularyzuje się taką praktykę wdzięczności, że mamy sobie usiąść i sobie pomyśleć, za co w tym życiu jesteśmy wdzięczni. Mamy dwie rączki, dwie nóżki, tam dach nad głową i tak dalej. I on mówi tak, to ćwiczenie jest fajne, okej, poczujesz się świetnie, tylko że to ćwiczenie nie daje efektów takich dalszych zdrowotnych. Mianowicie to nie powoduje uelastycznienia neuronów i wzrostu neuronów. Nie daje postępu. Czyli jeżeli powiedzmy 10 razy sobie tak zrobisz przez 10 dni, no to po prostu 10 razy sobie zrobisz. Nie będzie nawarstwiania efektu. I odkryto, że najlepszą praktyką wdzięczności jest otrzymywanie wdzięczności. Zrobiono taki eksperyment w miejscu pracy jakimś, gdzie ci eksperymentatorzy napisali liściki wdzięczności w imieniu innych tam pracowników, no i każdy, chodziło o to, żeby treść była odpowiednia. No i każdy przeczytał, za co inni w pracy są mu wdzięczni. To było spreparowane, ale każdy czuł to do siebie. I jednocześnie ci ludzie mieli różne tutaj kabelki na głowie, tam mierzące te wszystkie parametry. I to spowodowało jakieś, znaczy zwiększenie się działania tych receptorów dopaminowych, serotoninowych w mózgu, przez co zdrowie się również poprawiło. Czyli człowiek, gdy ktoś inny jest mu wdzięczny za coś, to się czuje lepiej, ale jednocześnie jego poziom zdrowia, jego poziom w ogóle no, dobrobytu takiego wewnętrznego wzrasta. Z tym, że no, problem jest taki, że nie możemy tak sobie usiąść i tylko czekać, aż ktoś będzie nam za coś wdzięczny. No więc wymyślono takie inne ćwiczenie, które polegało na tym, że ludzi wkładano do takiego skanera, gdzie te wszystkie skany mózgu robiono. I jednocześnie tam był monitorek i przedstawiano tym ludziom filmy z czasów jakichś tam wojen, ludobójstwa, gdzie ktoś został uratowany przez kogoś innego i tam była ta kwestia ogromnej wdzięczności za uratowanie życia. I ten oglądający wczuwał się właśnie w tą wdzięczność autentyczną człowieka autentycznie uratowanego. I teraz, jeżeli coś sobie takiego zrobimy, gdzieś znajdziemy jakiś film, to warto jest zrobić sobie notatki i co kilka dni sobie tylko poczytać te notatki i wejść w ten stan wdzięczności. I to spowoduje właśnie nawarstwianie się tych efektów zdrowienia. To jest prawdziwe poczucie wdzięczności. To jest według tych naukowców amerykańskich. Ja pamiętam na przykład dla mnie osobiście takim najbardziej wzruszającym filmem jest profesor Wilczur z Nahor. Ten moment w sądzie, kiedy Piotr Frączewski mówi, proszę państwa, to jest profesor Rafał Wilczur. Oglądałem to już chyba, nie wiem, z 10 razy i za każdym razem tak samo łzy mi ciekną. Tak jakoś mam. Również pamiętam niedawno widziałem jakiś taki film, gdzie w Ruandzie podczas tego ludobójstwa w 1994 roku na tym filmiku był mężczyzna i kobieta
I w tamtym czasie ten mężczyzna był jednym z tych chłopaków biegających z maczetami i rąbiących innych ludzi. I tą kobietę też jakoś tam dźgnął, ale w całym tym stosie tych ciał ona przeżyła. I później oni zostali skonfrontowani, ona jemu wybaczyła. I teraz mieszkają niedaleko siebie i są bliskimi przyjaciółmi. I to było też takie, dla mnie przynajmniej, takie wzruszające, gdzie jedno i drugie doznało takiej potężnej transformacji duchowej. Ten człowiek, który wtedy popełnił ogromną głupotę i teraz działa tam lokalnie na rzecz ludzi, no bo czuje taką misję, dzięki temu, że ona mu przebaczyła, bo gdyby nie przebaczyła, to by go zabili jako zbrodniarza. Dopamina jest taką ogólną walutą motywującą u wszystkich ssaków. Pcha nas w kierunku celu. I ważne jest, żeby pamiętać, żeby nie nakładać takich boosterów dopaminowych na siebie. Czyli powiedzmy, idziemy na trening jakiś siłowy, fizyczny, no to ktoś bierze sobie jakiś napój energetyzujący, no bo wtedy to jest przyjemnie i dopamina wskakuje wyżej. Same ćwiczenia również powodują wzrost dopaminy. No i później godzina, dwie po tych ćwiczeniach ten poziom spada. Jeżeli tak będziemy robić, to w efekcie za 10. razem już nam się nie będzie chciało tego robić, bo za każdym razem dodajemy jakiś tam wspomagacz. Zawsze musimy zrobić tak, żeby w głowie sobie ustawić, że sam ten proces tego ćwiczenia ma być dla nas przyjemny. Nie wspomagać się niczym. Dlatego, że później spadnie ten poziom chcenia robienia tego, bo poziom podstawowy dopaminy spadnie. Teraz endorfiny. Słowo endorfiny to jest połączenie dwóch słów. Endokrynologiczne, morfiny. Czyli to jest substancja znieczulająca. Endorfiny są w liczbie mnogiej, dlatego że są trzy, alfa, beta i gamma. Najbardziej zbadane są ponoć beta. I to są substancje, które są wydzielane w przypadku zranienia, w przypadku jakiegoś bólu, po to, żeby znieczulić ten ból. I również podczas, powiedzmy, bardzo długiego biegu, tak jak bieg maratoński, przykładowo, czy jakieś triatlon, jakieś no, ciężkie ćwiczenia, po to, żebyśmy się znieczulili, a jednocześnie wtedy dopamina jest wydzielana więcej, żeby nas motywować i człowiek wtedy wpada w euforię. Jest takie pojęcie jak euforia biegacza. Człowiek taki biegnie i zanim, zamiast się męczyć, gdzie ktoś inny po prostu by w ogóle na sam widok takiego człowieka się już czuł zmęczony, to taki biegacz jest w stanie euforii. Z jednym z takich ciekawszych i zdrowych metod na podwyższenie tych hormonów szczęścia i przyjemności to są kąpiele w zimnej wodzie, morsowanie. To jest coś takiego, co powoduje szybki wzrost adrenaliny. Dopamina wzrasta powoli, natomiast ona długo, długo, ponad 3 godziny spada i nie spada tam poniżej podłogi. I to jest coś, co możemy bezkarnie, że tak powiem, stosować, ponieważ bazujemy tylko na naszych wewnętrznych tutaj przemianach. No oprócz tego jeszcze powoduje to mnóstwo innych korzyści zdrowotnych, bo to jest coś takiego jakby akupunktura całego ciała jednocześnie. Ktoś, kto to próbował, to na pewno pamięta, że były takie szpilki, całe ciało takie przeszpilone, zaczerwienienie skóry, dokrwienie. Cały system pięknie się regeneruje i jest przepływ krwi świetny. BDNF, neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego. Takie jest polskie tłumaczenie tej substancji. I to tłumaczy Adam Łoniewski w tym swoim filmie. To można sobie na YouTubie znaleźć. Nazywa się 7 kroków do światła, czyli wychodzimy z depresji. Tą substancję, to białko,
można na kilka sposobów sobie wygenerować w organizmie, na przykład poprzez odżywianie się dietą śródziemnomorską. To jest takie najbardziej znane. Twierdzą wręcz, że dieta śródziemnomorska jest najzdrowsza. To jest jedna metoda. Druga metoda jest to po angielsku tak zwane intermittent fasting, czyli poszczenie post przerywany albo post okresowy, tak to się na polski tłumaczy, widziałem dwie wersje. Polega to na tym, że jemy tylko w krótkim, kilkugodzinnym oknie czasowym codziennie, na przykład między 12 a 18, a w pozostałym czasie nie jemy. To powoduje, że pomiędzy godziną 18 a następnym posiłkiem w następnym dniu, powiedzmy o 12, jest długi okres czasu, kiedy to organizm się regeneruje, oczyszcza, ma czas na te wszystkie procesy i jednocześnie produkuje sam z siebie, z tych odpadowych cukrów, tłuszczów, to białko produkuje BDNF. Inną metodą na produkcję białka BDNF jest dieta ketogeniczna, która działa podobnie jak tutaj, czyli też bez użycia węglowodanów. Następnie ćwiczenia fizyczne są bardzo dobrą metodą na produkcję BDNF i słońce. A więc mamy coś takiego, że wszystko to, co jest dobre, jest w naszym ciele generowane przez to, co jest dobre. Właściwe odżywianie i słońce w dzień, w nocy ciemność, według tych zasad. I jeszcze odnośnie tego, tej substancji toksycznej MPTP, która powodowała to uszkodzenie mózgu, to jest w pestycydach. I teraz, jeżeli jemy żywność pryskaną, to mamy mikrodawki właśnie tych substancji, które powoli powodują uszkadzanie neuronów. I teraz jest kwestia wyścigu. Czy szybciej te neurony będą uszkadzane, co może doprowadzić do Parkinsona, czy stosujemy dobrą dietę, słońce i te inne rzeczy, co powoduje szybszą regenerację. To od tego wszystko zależy, więc bądźmy odpowiedzialni za swoje zdrowie i unikajmy pestycydów. Również jest taki jeszcze trik, mianowicie dopamina wydziela się również podczas jedzenia. Najpierw jesteśmy głodni, czujemy się jakoś tam, że chcemy coś zjeść. W momencie, kiedy zjemy, no to cel jakiś spełnimy i jest takie doładowanie dopaminą. Ale to jest jakby przeciwieństwo poszczenia, no bo poszczenie wymaga, przynajmniej na początku, jakiegoś rodzaju wyrzeczenia. I teraz, jeżeli sobie w swoim umyśle ustawimy, że właśnie to wyrzeczenie doprowadzi do tego, że będziemy zdrowsi i będziemy szczęśliwsi, to wtedy dopamina znowu pójdzie w górę. O, chcę pościć. I samo to poczucie jest przyjemne, a efekt będzie taki, że za jakiś czas będę szczęśliwy. Czyli dopamina, która odpowiada przede wszystkim za przyjemność, może przy odpowiedniej manipulacji samego siebie, może doprowadzić do tego również, że będę szczęśliwy. I w religiach światowych i w naukach różnych joginów zawsze oni tam uczą, że nie folguj swoim przyjemnościom, bo to może doprowadzić cię do degradacji, nie wyjaśniając, dlaczego tak jest, no ale tak jest, tylko jakoś tam wyrzekaj się przyjemności, pość i tak dalej, a wtedy będziesz wzrastać duchowo i zdrowotnie. No i tutaj studiując to, no zobaczyłem, że kurczę, to jest piękna logika w tym wszystkim. To, co różni nauczyciele religijni czy duchowi no mówią, jest to spójne z naszą fizjologią wewnętrzną. Teraz, gdyby ktoś chciał na przykład skorzystać z różnych takich naturalnych, znaczy ogólnie to nie polecam, dlatego że
każde nawet naturalne doładowanie się dopaminą powoduje, że później i tak spada poniżej podłogi. Ale gdyby ktoś z różnych powodów chciał poeksperymentować, no to jest taka legalna roślinka, nazywa się Mucuna pruriens, to jest pnącze szczęścia, można to na Allegro nawet kupić, nasionka, to jest tak jak fasola. To nasiono zawiera L-dopę, L-dopa jest prekursorem dopaminy i stosowany jest przeciwko chorobie Parkinsona i jako afrodyzjak. Ta roślina powoduje wzrost poczucia szczęścia, znaczy przyjemności i afrodyzjak oraz, nie tylko afrodyzjak, ale powoduje polepszenie się jakości spermy. Czyli jeżeli ktoś chce zajść w ciążę, to jest taki naturalny lek. Przy czym tutaj, jeżeli zbyt często to będziemy stosować, to również to może doprowadzić do obniżenia się poziomu bazowego dopaminy, co powoduje poczucie takiej lekkiej depresji. Również widziałem wiele, jak się na YouTubie wpisze słowo melanina, to jest mnóstwo suplementów z melaniną. Niby przeciwko bezsenności. Nie ma, melatoniną. Niby przeciwko bezsenności. Natomiast ten profesor amerykański mówi, że co z tego, że będziesz brał suplement melatoniny, skoro i tak to spowoduje obniżenie się bardzo mocno poziomu bazowego dopaminy i w efekcie wejdziesz w depresję. I oksytocyna. Oksytocyna jest bardzo ciekawą substancją. Jest to substancja, która dotyczy naszych relacji z innymi ludźmi. Jest nazywana hormonem miłości. Czyli tak jak w skrócie dopamina była hormonem przyjemności i motywacji, serotonina hormonem szczęścia, endorfiny to były przeciwbólowe środki, a oksytocyna jest hormonem miłości. I ona jest związana z wszelkiego typu relacjami, czyli w parach, matka-dziecko, ojciec-dziecko, przytulając pieska, kotka, to wszystko wyzwala oksytocynę. Bardzo ważna rzecz, która jest kluczowa, jeśli chodzi o rodzenie dzieci. Parę lat temu przetłumaczyłem taki wykład kobiety, Amerykanki, która się nazywa Janice Barcelo i ona tam opowiada na temat tego, co się dzieje w szpitalach, no tam przynajmniej amerykańskich, ale w polskich też w dużej części, jeśli chodzi o poród. Jak się odbywa ta, no w cudzysłowie, obróbka skrawaniem tego całego procesu porodowego, tak żeby sprawić jak największy ból i jak najwięcej nieprzyjemności zarówno dla matki i jak najwięcej straumatyzować to dziecko. To się nazywa Narodziny Nowej Ziemi, taki filmik. Jak ktoś się przygotowuje do narodzin, to polecam go koniecznie obejrzeć, żeby wiedzieć, czym to jest związane. I kwestia oksytocyny jest tam poruszona w 26 minucie 30, przy czym ta sztuczna oksytocyna, która jest kobietom podawana podczas porodu, to nie jest oksytocyna. W języku polskim wszędzie, jeżeli wpiszemy pitocyna, to wskakuje nam przekierowanie na oksytocynę. Podczas gdy po angielsku pitocyna jest pitocyną, a oksytocyna jest oksytocyną. Pitocyna jest sztuczną oksytocyną, która doprowadza do degradacji procesu wydzielania się prawdziwej oksytocyny zarówno w matce, jak i w dziecku. Oksytocyna jest potrzebna po to, że w procesie porodowym w matce i w dziecku wytwarza się poczucie ogromnej więzi, ogromnej miłości. Gdy po porodzie dziecko się położy na piersiach matki, to cały ten mechanizm feromonów zapachowy i przytulenia powoduje ogromny ładunek takiej fali przyjemności, otwarcie czakramu serca, fali miłości i u jednego, i u drugiego. I następuje ta ogromna więź. I u ssaków jest to konieczne, żeby matka opiekowała się tym dzieckiem, ponieważ dziecko jest bezradne w tym czasie. No i później w procesie karmienia również karmienie sprawia kobiecie przyjemność.
Natomiast jeżeli ten proces zostanie zaburzony na przykład poprzez to, że się zabiera dziecko, wynosi gdzieś tam po paru godzinach dopiero przyniesie, to pierwsze 3 godziny zostały stracone. Pierwsze 3 godziny to jest najważniejszy okres na początku, żeby ta więź się zawiązała. Po tych 3 godzinach już nie da się tego odrobić. I przez to, jeżeli coś takiego się wydarzy, to w kobiecie się tworzy depresja poporodowa, dlatego że jej ciało myśli, że dziecko nie żyje. Ponieważ nie było dziecka na początku, to myśli, że dziecko nie żyje. A u dziecka też tworzy się depresja i często się u takich dzieci tworzy tak zwana śmierć noworodkowa. Dziecko umiera po prostu niby z niczego. To jest dlatego, że dziecko czuje się porzucone w związku z tym, co ono tu będzie robić, odchodzi. Właśnie najważniejsze jest to, żeby ten pierwszy okres był prawidłowy i to powoduje ogromne szczęście, poczucie ogromnego szczęścia i w jednym, i w drugim, a to poczucie szczęścia powoduje znowu serotonina w górę, dopamina, w nocy melatonina i jest zdrowie. Gdy nie ma tego dziecka od razu, przez te pierwsze 3 godziny, jest kortyzol, stres, depresja i problemy. Czyli zwykłe, proste metody, które no, nasze babcie wiedziały, jak robić, a w szpitalach często się to robiło źle. Mówię robiło, bo żeby nie czarować, że tak jest nadal. Wiem, że w polskich szpitalach już jest coraz lepiej, natomiast ta Amerykanka to tłumaczyła, jak wygląda to z punktu widzenia amerykańskich szpitali. Pitocin. How many mothers in this room gave birth and were given a drug Pitocin? Can I see a show of hands? Don't be afraid to say it. Please. Pitocin, synthetic oxytocin. Are you a partner of a woman that's given birth and had Pitocin? Okay. Pitocin is synthetic oxytocin. Oxytocin in its natural form is designed to produce love. Oxytocin is the hormone that allows for mother and baby to fall in love with each other, and the father, if he is present and able to make eye contact, skin-to-skin contact, or pheromone contact with their child, oxytocin will be released, right? The brain will say, love is happening here. Oxytocin is fundamentally necessary for human love and human bonding. Oxytocin is necessary for the letdown of breast milk. If you want to breastfeed your children successfully, if you want to give them the nourishment that the Creator designed for them, you need oxytocin. So what are we going to do about this? All right, we can't have any human love going on, and we don't really want successful breastfeeding. I know what to do. We will put into the mother's bloodstream synthetic oxytocin so that her body will not produce the real thing. And if her body is not producing the real thing, baby's oxytocin receptor sites are damaged for life. You understand the damage that we're doing to our children? All right. I don't want to be pessimistic and say this cannot heal. I teraz podsumowując, na podstawie tych wszystkich tych informacji, takich kilka punktów powiem, które są poradami, co zrobić, żeby to wszystko w harmonii było, całe te wszystkie hormony szczęścia i tak dalej, żebyśmy byli zdrowi. Po pierwsze, rano po wstaniu z łóżka przynajmniej na 10 do 30 minut wyjść na dwór, żeby mieć ekspozycję na słońce, żeby ciało zobaczyło, że jest dzień. Nowy dzień, produkujemy serotoninę. Również wieczorem, przed zachodem słońca jeszcze, wyjść na dwór chociaż na 10 minut, żeby zamknąć ten cykl. Następnie idź spać długo przed północą. Niektórzy jogini wręcz twierdzą, że ta ilość godzin, która jest przed północą, gdy pójdziesz spać, liczy się podwójnie. Czyli jeżeli o 22 zaśniesz, to znaczy, że do północy przespałeś już 4 godziny. Plus te godziny po. I śpimy w ciemności. Najwięcej melatoniny jest produkowana o północy. Czyli jeżeli chodzimy spać po północy, to dużo tracimy melatoniny, jeśli chodzi o produkcję melatoniny. A melatonina
jest produkowana z serotoniny, więc najpierw musi być w dzień światło, a w nocy ciemność. Taki cykl musi być. Jedz posiłki w tym samym oknie czasowym. Po prostu zdecyduj sobie od 10 do 18 czy od 12 do 18. Mamy tutaj również zachowaną wtedy tą zasadę, że po 18 nie jemy i nie chodzimy spać z pełnym żołądkiem. Czyli tak zwany okresowy post. Lub inna wersja jest takiego postu, który świetnie produkuje białko BDNF, to jest raz w tygodniu nie jeść. A jeśli ktoś już hardkorowo by chciał tak zdrowieć, no to nie dość, że okresowy post, to jeszcze raz w tygodniu nie jeść. Praktykuj odczuwanie wdzięczności. Pięknie to regeneruje mózg. Prawidłowo się odżywiaj, medytuj. Ważna jest aktywność fizyczna. I dzisiaj się dowiedziałem od jednego pana pszczelarza, który, no, porozmawialiśmy chwilkę, on mi też opowiedział, że no, świetnie apiterapia regeneruje mózg, regeneruje wszystkie te substancje, które powinny być w organizmie. No i na logikę jest to bardzo logiczne, no, rozsądne. Więc jeśli by ktoś chciał rozszerzyć tą wiedzę, ponieważ jest to dla mnie takie coś nowego, co mnie zainteresowało, to proponuję znaleźć na YouTubie, kto zna angielski, takiego gościa Andrew Huberman, Robert Lustig, no i po polsku Adam Łoniewski. To jest chłopak, który bardzo ładnie tak opowiada, z dużym zainteresowaniem można go słuchać i słuchać godzinami. Dziękuję bardzo. Aleksander Berdowicz, który wie bardzo dużo na temat impulsu świadomej wolności.